Witam wszystkich na sesji o SQL serwerze i Dockerze. Jak z tym w ogóle zacząć? Słucham? Nie, po co nie? Jak? Zanim zacznę, to podziękuję naszym sponsorom, dzięki którym możemy mieć konferencję w tak wielkiej skali. Zachęcam, żebyście do nich podeszli, odwiedzili, pogadali i zobaczyli, czym oni się w ogóle zajmują. Ja sobie włączę na wszelki wypadek timer, go. Dobra. Po pierwsze, dzięki, że wszyscy przyszli tak licznie. To jest chyba sesja, którą mam największą publikę. Dla kogo to jest, żebyście mogli ewentualnie jeszcze zmienić sesję? Nie. Jeżeli ktoś stwierdzi, że to nie dla niego, to jak najbardziej może wyjść. Nie obrażam się, że ktoś wychodzi. To jest tak. To jest sesja, którą ja sam chciałbym zobaczyć parę lat temu. Sobie tak wymyśliłem, bo jak zainteresowałem się Dockerem i zacząłem chodzić na jakieś sesje na konferencjach, specjalnie nawet na jedną pojechałem na Islandię. No taki pretekst, tak, że konferencja, ale żeby pojechać na Islandię. No to większość takich sesji dotyczy tego, jak to jest zbudowane w środku, jakie to jest fajne, jaki jest na to hype. Natomiast bardzo mało pokazuje, co trzeba zrobić, żeby w ogóle dotknąć tego Dockera i jak sobie popsuć go, naprawić, zwrócić uwagę na jakieś tam przełączniki, po co one są. Czyli taka sesja, która ma mało teorii i dużo dłubania pisania. I żeby coś popsuć i się nauczyć na tym przykładzie. I to ma być taka sesja. Ja się nazywam Bartosz Ratajczyk, jestem konsultantem SQL Server w firmie 7N, to jest taka duńska firma konsultingowa. Jakieś tam informacje o mnie. Najfajniejsza jest taka, że mam 3 psy i 8 kotów, jedną żonę, jedną córkę, wystarczy. I lubię jeździć na hulajnogach elektrycznych. Przy czym tu nie chodzi o te lajmy i hajwy, tylko mam swoją Speedwaya, 45 km na godzinę się rozpędza, bardzo fajnie się jeździ, polecam. Jak ktoś by chciał, możemy pogadać o tym później. Nie jestem specjalnie jakoś aktywny w mediach społecznościowych, tylko na Twitterze można mnie znaleźć. Ewentualnie jak ktoś chce się skontaktować, to przez Gmaila. Albo pogadamy sobie na konferencji. Dobra, będzie mało teorii, ale powiem parę słów, co mówią inni, po co im się to przyda. Potem jak chcemy skorzystać z Dockera, to musimy sobie go najpierw zainstalować i jakie mamy opcje opowiem. Potem od razu przejdziemy do demo, jak zacząć w tym pracować, jak dłubać. Potem powiem, co to jest, powiem, jak zbudować własny obraz. Co to jest obraz, to będzie trochę wcześniej. I o licencjonowaniu jedna informacja. O czym nie będzie? Właśnie nie będę mówił, jak to działa w środku. Nie będę mówił ani o tym, że to się jakoś porównuje do maszyny wirtualnej, bądź nie i w jaki sposób. Czy warto używać na produkcji, czy nie? Nie wiem, czy ktoś używa. Nic nie będzie o Docker Swarm. Jeżeli ktoś będzie chciał dowiedzieć się coś więcej na temat praktycznego wykorzystania kontenerów, to jutro ma sesję Michał Poręba rano. I zachęcam, żebyście go odwiedzili i posłuchali o problemach, jakie mogą być z Dockerem na środowiskach, z którymi on pracuje. I nic nie będzie o Kubernetesie. O Kubernetesie jest odrębna sesja Łukasza Kałużnego. Zapraszam też zainteresowanych. Dobra, po co mi to? No bo wszyscy to robią. To jest hype wielki z Ameryki. Ludzie zrobili, wymyślili fajną rzecz. Wszyscy tego będą używać. Dockery, Kubernetesy to jest teraz na topie, prawie jak PowerShell. Podobno jest bardzo łatwe i przyjazne w użyciu. I podobno jest lepsze od tych maszyn wirtualnych. I wszyscy mówią, że od tej pory środowiska deweloperskie i testowe już nie będą takie same. Będzie lepiej, mocniej, silniej, wyżej, bardziej. I podobno przydaje się w procesach Continuous Integration i Continuous Delivery, że też to jest panaceum na nasze wszystkie problemy. No i oczywiście SQL Server 2019, bardzo mocno oparty o Kubernetes i Docker, żeby postawić sobie Big Data Cluster. Ale o tym też dzisiaj nie będzie, o tym będzie mówił Łukasz. On chyba jutro ma ten temat sesję. Dobra, instalujemy sobie tego Dockera. Co musimy zrobić? Musimy go sobie pobrać. Mamy dwie dostępne edycje. Albo edycja Enterprise, którą sobie instalujemy na naszych serwerach, na Windows Server od wersji 2016, albo na CentOSie, Red Hacie, Oracle, Linux, SUSE czy Ubuntu. Mamy też opcję w Azure, ale ponieważ my chcemy zacząć pracę, a nie już wykorzystywać go jakoś korporacyjnie czy produkcyjnie, to popatrzymy na edycję Docker Community Edition, która jest dostępna jako albo Docker Desktop na Maca i na Windows 10,
albo jako edycja serwer, którą możemy sobie ściągnąć na Linuxa, albo też jakaś tam edycja w chmurze, plus stara wersja Docker Toolbox, która się różni od Docker Desktop tym, że Docker Desktop jest oparty o Hyper-V, a Docker Toolbox używa pod spodem VirtualBoxa. Co ja bym sobie zainstalował i co ja zainstalowałem? Ja zainstalowałem sobie kontenery na maszynie wirtualnej, która jest na Ubuntu. I ponieważ ja się bawię to kontenerami głównie na swoim sprzęcie, no to mam postawiony VirtualBox na swoim Windows Home. Nie wybrałem Docker Desktop dlatego, że ja mam Windows Home, a żeby korzystać z Docker Desktop trzeba mieć Hyper-V. Żebym miał Hyper-V musiałbym zaktualizować sobie swój komputer do wersji Professional przynajmniej, co kosztuje 630 zł, to wolałem dołożyć do hulajnogi i mieć lepszą. Jak chcemy używać Docker Toolbox, to on ma VirtualBoxa z zainstalowanym jakimś Linuxem, nie pamiętam teraz jakim, plus ma obsługę przez MinGW, a ja MinGW jakoś specjalnie nie lubię. Taki jest. Windows 2016 Server. Pojawiły mi się problemy, kiedy chciałem sobie zainstalować Windows Server na maszynie wirtualnej, na tym postawić sobie Dockera. To na niektórych edycjach Windows Server miałem problem z instalacją, musiałem to dociągać ręcznie i stwierdziłem, że to nie teraz. I minus, który może się pojawić, na tym Ubuntu Desktop mogę odpalać tylko kontenery Linuxowe. Ale czy to na pewno jest minus? Jak będziemy chcieli pracować z Dockerem i z jakimiś tam instancjami SQL Server, które sobie na tym postawimy, to musimy ściągnąć obraz. Obraz SQL Servera z repozytorium obrazów dockerowych. Najpopularniejszy to jest Docker Hub, tam Microsoft wystawia swoje wszystkie obrazy SQL Serverowe. Tylko problem jest taki, że jakbyśmy chcieli sobie wziąć obraz, który jest związany z SQL Serverem 2017, ostatnia aktualizacja była 2 lata temu. Nie ma tam też dostępnych obrazów SQL Server 2019, a to dlatego, że Microsoft na razie odpuścił sobie rozwój kontenerów Windowsowych. Nie wie jeszcze, czy będzie coś z tym robił dalej. Oni się w tej chwili skupiają na kontenerach Linuxowych, bo Big Data Cluster będzie na Linuxach. Dlatego tam teraz idzie cała para i rozwijają sobie głównie kontenery pod kątem Linuxowym. Jakiś czas temu Microsoft przeniósł swoje kontenery z GitHuba do swojego, nie z GitHuba, przepraszam, z Docker Huba do swojego własnego repozytorium kontenerów, które jest pod adresem mcr.microsoft.com i tam cała seria tagów, która informuje, które wersje SQL-a mamy do pobrania jako obrazy SQL serwerowe. I teraz, jeżeli chcemy pobrać stamtąd jakieś obrazy, to mamy dostępne wyłącznie obrazy Linuxowe. Wszystkie wersje tam 2017, 2019 z każdym cumulative update'em, jeżeli byśmy potrzebowali, i każda wersja kolejna CTP jest dostępna tylko jako kontenery Linuxowe w nowym repozytorium. Także widać, że głównie idzie to w stronę Linuxa póki co. Strona, którą pokazałem przed chwilą, która pokazuje, jakie są tagi dostępne, żeby pobrać sobie odpowiedni obraz, nie jest do końca aktualizowana, także jeżeli byśmy chcieli zobaczyć sobie wszystkie tagi, tam wrócę na chwilkę, było widać, że najaktualniejsza wersja na stronie to jest CTP 2.2, a mamy CTP 2.5, to żeby sobie pobrać informacje na ten temat, możemy wejść na stronę mcr.microsoft.com i tak dalej i wyciągnąć sobie, jakie są tagi dostępne. Ja akurat sobie zrobiłem przez PowerShell, bo to jest super, nie przez przeglądarkę, no i mogę mieć slajd z konsolą. Dobra, ja się zdecydowałem, że mam sobie postawionego VirtualBoxa na swoim komputerze, na którym postawiłem Docker Desktop. I na tym Docker, nie, co ja mówię, Ubuntu Desktop. I na tym Ubuntu stawiam sobie Dockera. Mogę to zrobić przez sudo apt install i tak dalej, ale nawet Docker zaleca, żeby to zrobić przez specjalny skrypt. Ściągnąć sobie z getdocker.com skrypt shellowy, który tam jest zapisany, ściągnąć go lokalnie, zapisać i odpalić. I wtedy on zainstaluje nam tak, jak trzeba. Mój kolega zrobił artykuł, który opisuje, jak bardzo fajnie sobie postawić właśnie takie środowisko na VirtualBox plus Ubuntu Desktop plus cały tam Docker. Jest dostępny pod tym adresem. Natomiast ja zrobiłem troszkę inaczej jedną rzecz. On tam zaleca, żeby Docker Compose, który pozwala nam trochę więcej
może nie więcej, trochę elastyczniej stawiać sobie całe środowiska oparte na Dockerze. On instaluje przez takiego snapa. Ja instalowałem bezpośrednio ze źródeł, ale akurat o Docker Compose nie będziemy mówić. To jest tylko tak, jakby ktoś chciał przeczytać tamten artykuł i stwierdził, że ja coś inaczej porobiłem. Dobra, jeżeli sobie zainstalujemy silnik Dockera na naszym środowisku, no to jeszcze zanim ruszymy do zabawy, warto sobie zainstalować taki coś jak Portainer. Portainer to jest taki GUI, żeby zarządzać kontenerami, bo cała praca, jaką robimy z kontenerami, to jest z linii poleceń. I to jest całkiem fajne, natomiast nie wszyscy to lubią. Jeżeli ktoś niespecjalnie lubi, no to może sobie wyklikać to wszystko przez interfejs graficzny. I na razie, nie myśląc wiele, co robimy, kopiujemy ze strony Portainera kod, docker volume create portainer data i robimy docker run z całymi tymi przełącznikami, co jest na stronie. Jeżeli mamy nową instalację Dockera, to co się dzieje? Silnik stwierdza, nie mogę znaleźć obrazu, który się nazywa Portainer Latest. No to idzie do repozytorium w internecie, do Docker Huba i patrzy, gdzie on jest dostępny. I zaczyna go ściągać. Jak skończy, uruchomi i mamy dostępny, uruchomiony kontener z Portainerem. Co to jest ten Portainer? To jest właśnie taki GUI, który jest dostępny przez przeglądarkę, w którym możemy zobaczyć, jakie mamy uruchomione obrazy, uruchomione kontenery, pobrane obrazy z wszystkimi nazwami. Wyklikujemy sobie to po prostu w interfejsie graficznym, jeżeli nie chcemy robić tego przez konsolę. I teraz tak, ja kiedy uruchamiam kontenery, to nie daję do nich żadnych nazw. Jeżeli nie podamy żadnych nazw kontenera, to wtedy nazwa jest losowana. Tu mamy jakąś tam Dazzling Matsumoto, Nifty Swords i tak dalej. Skąd on bierze te nazwy? Jak zobaczymy sobie w kod źródłowy, z którego jest między innymi budowany Docker, to on ma takie coś jak Names Generator i tam jest tak, jest lista przymiotników i lista nazwisk znanych osób. I generator bierze przymiotnik i nazwisko jakiejś osoby, złącza to i mamy nazwę. Jest jeden wyjątek. Na samym końcu kodu jest napisane, że jeżeli wylosowałeś Boring i Woźniak, to tego i nazwy nie będzie, bo Steve Woźniak nie jest Boring. Dobra, było o Docker Run. Jeżeli on nie mógł znaleźć obrazu lokalnie, no to musiał ściągnąć sobie kod, musiał go sobie najpierw ściągnąć i uruchomić. Ale czasami obrazy są duże. To, co pokazywałem, to parę giga ważą takie obrazy Windowsowe, Linuxowe trochę mniej, to możemy zrobić tak, że zanim uruchomimy, sobie pościągamy te obrazy trochę wcześniej. I wtedy uruchamiamy przez Docker Pool, podajemy miejsce, z którego ma pociągnąć obraz i on zaczyna to ściągać. No i fajnie, mam ściągnięty SQL Server 2017, najnowszą wersję na Ubuntu, dobrze jest. No to teraz sobie ściągnę CTP. Ściągam sobie CTP 2.4 i okazuje się, że on jak ściąga, to patrzy, coś już mam pobrane z silników SQL-owych, znaczy z tych obrazów SQL-owych, to dociągam tylko różnicę. Bo obrazy, które pobieramy, są zbudowane z warstw, są jak cebula, mają warstwy. I potem jak pobieramy następne obrazy, one są zbudowane też z tych samych warstw, co inne kontenery, tylko mają jakąś tam różnicę dorzuconą. To sobie Docker dobiera tylko tą różnicę. Jak chcę CTP 2.5, proszę bardzo, mam już warstwy pośrednie i ściągam tylko to, czego mi brakuje. I fajnie. I mamy ściągnięte CTP 2.4, CTP 2.5, SQL Server 2017. No to zaczynamy zabawę. Co to jest? Ciach. Zobaczmy najpierw Portainer. Jakaś konferencja dzisiaj jest. Mogę zobaczyć, jaką mam listę kontenerów, jakie mam ściągnięte obrazy, czy one są wykorzystywane, czy nie. Wszystko w bardzo fajnym interfejsie graficznym. Ale zostawmy go sobie na razie w spokoju. Jak zaczynamy zabawę, chcemy się pobrudzić, robimy w command line.
No to zobaczmy najpierw, co my tu mamy. Co ja mam zainstalowane? Aha, jeszcze ja pracuję teraz na Linuxie, ale zobaczmy, czy się uda połączyć. Mam na maszynie wirtualnej Docker Desktop, to też go pokażę, tylko się muszę podłączyć do sieci. To mi się w tle tam będzie łączyło, to później pokażę, jak to wygląda. Dawaj. No, dobra, później pokażę. Patrzymy na maszynie, coś się zainstalowało, tylko co? No bo pobraliśmy coś z jakiejś strony w internecie, kazali nam to zrobić. Zrobimy Docker. Powinien być. O matko, jakieś tam mnóstwo poleceń. Patrzymy, przewijamy, przewijamy. Przewijamy, przewijamy. O, jest coś jak version. Docker version. Super, mam wersję 18.09, nic mi to nie mówi. Jak podłubiemy trochę więcej, mamy takie polecenie jak Docker info. I trochę więcej tego już wypisuję. Najbardziej nas interesuje to, co jest na końcu. Mamy jakiś community engine, czyli zainstalowało się to, co chcieliśmy. Nie mamy przypadkiem jakiejś instalacji enterprise'owej. No to co? No to chcemy sobie teraz zacząć pracę z kontenerami. Mamy już ściągnięte. Możemy to sobie zobaczyć w portainerze. Mamy obrazki. To wywalimy, bo to zostały jakieś śmieci. O, wszystko ładnie, pięknie. Chyba. Nie, dobra. Mam obrazek 2017, 2019 CTP 2.4, 2.5. To są obrazy, które pobrałem i które pokazywałem wcześniej na obrazku i mam pobranego portainera. No to jak chcę uruchomić sobie kontener, no to robię docker run. Mówią, żeby nie pisać w demo, to staram się nie pisać, tylko sobie będę kopiował, wklejał polecenia wcześniej przygotowane. Jeszcze tak, mogę poszukać najpierw wcześniej, jakie kontenery mamy dostępne przez Docker Search. Docker Search i chcę znaleźć SQL Server. No coś mało tego. Jeszcze jak widzimy, że są jakieś gwiazdki 18, to chyba znaleźliśmy nie to, co trzeba. No i zgadza się, nawet nie ma nic tutaj, że jest coś z Microsoftu związanego. Jak chcemy szukać kontenery z SQL Serverem, to musimy wpisać MS SQL. Czyli Docker Search MS SQL. Dobra, trochę więcej tego jest. MS SQL Server Linux, SQL Server Linux Windows Developer. To, co mówiłem, że Microsoft przeniósł się ze swoimi obrazami kontenerów na swoje własne repozytorium MCR. Tutaj jak robimy Docker Search, on domyślnie nam szuka na Docker Hubie. Także pokazuje nam wszystkie stare edycje, które są dostępne. Także na razie sobie możemy odpuścić Docker Search i popatrzeć w dokumentację Microsoftu, skąd w ogóle chcemy ściągnąć najnowsze wersje obrazów. OK, no to co? Robimy Docker Run, bo wyczytaliśmy gdzieś, że trzeba zrobić Docker Run, żeby uruchomić kontener. Ciach, Docker Run, jeszcze pokazujemy, który obraz nas interesuje, żeby się uruchomił nasz kontener. No i fajnie. Widzimy, co się dzieje, widzimy, że to jest wersja ewaluacyjna. Mamy jeszcze 160 dni do używania i coś się nie zadziało. Mówi, że musisz zaakceptować najpierw licencję. No dobra, jak tu zaakceptować tą licencję? No to dłubiemy w dokumentacji i możemy zobaczyć, że żeby przekazać jakiś parametr startowy do obrazu, który będziemy wykorzystywać, to stosujemy takie polecenie z parametrem minus e. I akurat, żeby zaakceptować licencję, to robimy accept EULA równa się Y, koniecznie dużymi literami, bo wielkość liter ma znaczenie na Linuxie. Jak zrobimy takie samo na Windowsie, to jego nie interesuje wielkość liter. Natomiast to, że zaakceptujemy tylko licencję, to nie wszystko jest, bo musimy podać hasło administratora i ewentualnie wystawić nasz kontener na zewnątrz. Co to znaczy wystawić na zewnątrz, to za chwilę. W każdym razie podajemy hasło SA, bo domyślne jest nieznane, to wpisujemy swoje. I jest to w tej chwili jedyna możliwość pracy z kontenerami, czyli pracujemy z kontami SQL-owymi. Żeby pracować z kontami domenowymi, to na razie Microsoft bardzo ciężko pracuje, żeby to działało i żeby to działało dobrze. Na razie jest dostępne tylko używanie kont domenowych albo jakiejś zabawy z GMS-a, z kontami General Managed Access Account,
I o tym będzie mówić też Michał jutro. Teraz tak, jak będziemy stawiać sobie kontener z SQL serwerem, on normalnie chodzi na porcie 1433. I teraz tak, to będzie port, który jest widoczny w środku kontenera. Teraz chcemy się połączyć do tego kontenera z zewnątrz, no bo żeby postawić sobie sam kontener, to nam nie jest potrzebne. Chcemy z niego używać. Stawiamy kontener, który ma port 1433 i mówimy kontenerze, ja chcę widzieć ten port na mojej maszynie wirtualnej jako jakiś inny port. Ja sobie wybrałem, że to będzie 14.334, a to dlatego, że to jest przyjęta przeze mnie konwencja. Mam na porcie 1433 CTP wersja 4. Podaję parametry accept EULA, podaj hasło raz, dwa, trzy, QWE, shift, raz, dwa, trzy, bo to jest najprostsze, które mogę zapamiętać. I spełnia wszystkie zasady. Właśnie hasło musi spełniać zasady, tam litery małe, duże, znaki specjalne i tak dalej. I jeszcze mam coś takiego jak minus D. Jak uruchomiłem wcześniej tworzenie nowego kontenera, to on mi wszystko wypisywał na ekran. I jakby uruchomił wszystko, skończył, no to miałbym zablokowaną konsolę, on by potem wypisywał, co się dzieje, jeżeli się jakaś aktywność na kontenerze dzieje. Jeżeli ja bym chciał stwierdzić, weź mi to odpal, ale w tle, nie interesuje mnie, co tam jest wpisywane w środku, to dodaję parametr minus D. Czyli wygląda to tak, docker run, może jeszcze trochę powiększę. Docker run minus D, czyli weź mi to uruchom w tle, minus P, przemapuj mi port 1433 z kontenera, żebym ja na mojej wirtualce widział jako port 14.334, zaakceptuj licencję, takie hasło administratora i uruchom mi taki obrazek. Jedziemy. Wklej. Uruchom. Mamy błąd, bo robiliśmy sobie wcześniej test. Będziemy rozwiązywać. Co on tutaj wypisał? Nie może utworzyć dobrze kontenera, ponieważ port 14.334 jest już w użyciu. No to co? To trzeba go wywalić, jakiś stary kontener. Mamy kontenery. Żeby mi było prościej, robię to w portlinerze. Patrzę, mam faktycznie jakieś pouruchamiane kontenery, powłączane. Wszystko wyłączam, zobaczymy, czy się uda. Tak, ciach, ciach, ciach. Portainer mi jest potrzebny. Remove. Poszło. No to jeszcze raz. Strzałka w górę, jedziemy, gotowe. Uruchomił mi kontener poprawnie, bo nie zgłosił mi żadnego błędu i podał mi identyfikator mojego kontenera. No i fajnie. Żebym sprawdził, jakie mi kontenery chodzą, to mogę zrobić albo to przez tego portainera, albo jak chcę zmienić poleceń, to mam coś takiego jak docker.ps. Docker.ps pokazuje, to są kontenery, które ci teraz chodzą na twojej maszynie. A jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie, nie tylko te, które chodzą, no to dorzucamy minus A. I tego widać dużo więcej. To jest trochę słabo czytelne, dlatego takie rzeczy wygodniej jest patrzeć w portainerze. I teraz widać, które mam działające kontenery, które są utworzone, ale zatrzymane. Co mogę jeszcze zrobić? Mogę popatrzeć na logi kontenera. Co się działo, kiedy to się uruchamiało? Czyli uruchamia się nowy kontener i co tam w środku się dzieje? Czyli całe odpalanie SQL serwera w środku. Albo jeżeli wystąpił błąd, to mogę zobaczyć, co to za błąd wystąpił. Wróć. Mogę sobie zrobić Docker Inspect, czyli zobaczyć, co to w ogóle jest za kontener i jakie on ma parametry. Mogę wejść z konsoli do kontenera bezpośrednio, ale to już nie będziemy robić tutaj, tylko pokażę za chwilę, jak to się robi z linii poleceń. No to fajnie. Widzę, że mam jakieś kontenery uruchomione, tylko co teraz? Bo ja nie tylko chciałem go uruchomić i wystawić na zewnątrz, ale ja mam swoje menedżery na Windowsie i chciałbym z tego Windowsa podłączyć się do kontenera, który jest na maszynie wirtualnej na Linuxie. To co mogę zrobić? VirtualBox ma taką fajną funkcjonalność, że mogę wystawić porty, które są na VirtualBoxie, na zewnątrz. Czyli robię coś takiego, co się nazywa port forwarding. I mówię tak, na mojej maszynie wirtualnej, jak mam port 14.330, ten guest port,
przemapuj mi go jako port 14330 na maszynie mojej Windowsowej. Czyli jak z maszyny Windowsowej wybiorę coś, jakiś adres z portem 14330, to on ma mi wejść jako port 14330 do mojej maszyny wirtualnej. I tak samo sobie ustawiam dla pozostałych portów. To jest też, teraz też od razu widać, dlaczego mogę się podłączyć do portainera, który mam na maszynie wirtualnej i mogę to robić bezpośrednio od siebie z wyszukiwarki, bo to jest wyszukiwarka, która jest u mnie na Windowsie. Nie wyszukiwarka, przeglądarka. Tak, dziękuję, Rafał. Dobra, no to co? Mam wystawiony ten port 14.334 na zewnątrz. No to mogę się podłączyć teraz z mojego Management Studio. Tylko wiem, jaki jest port, ale jaki adres. Mogę sobie powyciągać tam z Docker Inspect i tak dalej. Natomiast ponieważ moja maszyna wirtualna jest na moim komputerze, no to wystarczy, że się odwołam przez localhosta 127.0.0.1. Podaję hasło użytkownika SA, połącz się, tada, jest. Tylko czy na pewno się dobrze podłączyłem, nie? Bo ja mogę pokazać, że coś podłączyłem, ale czy to na pewno to? Bo może mam gdzieś indziej. New query, select, --version. Jaką ja mam wersję? Jest. SQL Server 2019 CTP 2.4. No ale Rafał pewnie jeszcze nie wierzy. Wybiorę sobie ciebie na chwilę. Dziękuję. Patrzę na właściwości, properties. Jak się nazywa ta moja instancja? Ona ma nazwę 2B77C9 i tak dalej. Jak popatrzę na identyfikator, który mam przy moim kontenerze, no to widać, że to jest właśnie ta skrócona nazwa kontenera i widzę, że się podłączyłem do tej maszyny, do której chciałem. Czyli u mnie działa. Dobrze jest. I teraz tak. Fajnie, że mam SQL Server. Mogę się do tego podłączyć z Management Studio, które mam u siebie na Windowsie. Tylko przydałoby się teraz popracować na jakiejś bazie, no bo sobie zrobię pustą bazę albo, no nie wiem, napiszę jakiegoś selecta. Ale może ja bym chciał zrobić tak, że mam ten kontener i odtworzę sobie na nim jakąś bazę. No chciałbym mieć na przykład AdventureWorks, bo lubimy AdventureWorks i ona jest na tyle mała, że się szybko kopiuje. Co mogę zrobić? Jest takie polecenie docker.cp. Docker.cp. I ono mówi tak, stąd tutaj mi skopiuj. Przy czym stąd może być skopiuj mi z mojej maszyny na kontener albo skopiuj mi z kontenera na maszynę. Na początek mi wystarczy, że skopiuję sobie z mojej maszyny na kontener, żeby kontener mógł mieć backup AdventureWorks i żebym sobie mógł to odtworzyć. No to odtwarzamy. Tylko teraz tak. To tutaj trochę spoilerów jest. Właśnie chodzi o to, nigdy nie kopiuj. Dobra, nie pisz demo, tylko kopiuj. Co ja będę robił? A dobra, znowu nie to skopiowałem, przepraszam. Dobrze. O. Wdech, wydech. Gdzie jest woda? Dobra, będę kopiował plik, wklej. Co ja tutaj kopiuję? Mam taki katalog, który się nazywa Media SF Docker Box i tam mam AdventureWorks 2017. I teraz będę kopiować to do kontenera, do katalogu var opt MSSQL Data. Var opt MSSQL Data to na Linuxie jest domyślny katalog, gdzie są trzymane wszystkie dane. A to 9.4.5 to jest z poprzedniego testu kontenera. Tutaj wpisuję identyfikator kontenera, z którym chcę pracować. Mogę wpisywać cały identyfikator, bardzo, bardzo długi, czyli ten 2B77 i tak dalej, albo mogę wpisać tylko pierwszych parę cyfr, znaków. Dlatego też nie stosuję nazw, bo nazwy mają jakieś zazwyczaj swoje długie nazwy. Wolę wpisać identyfikator kontenera, bo wystarczą mi trzy znaczki. I on wtedy już się łapie, o który chodzi, bo te nazwy są dosyć, bo te identyfikatory są bardzo unikalne. Czyli 2B7.
Tak, dziękuję. 2B7. Powinno trafić do tego kontenera, który chce. Skopiował. Znaczy inaczej, nie powiedział, że jest błąd. To teraz jak sprawdzić, że to nie jest błąd? No to wejdźmy sobie do tego kontenera. Portainer pokazywał, że mogę coś tam porobić, wejść jakąś konsolą albo coś. Jest polecenie docker exec, które mówi, weź mi w kontenerze coś uruchom. Rafał kiwa głową, że nie. No to nie kiwaj tylko głową, tylko od razu powiedz, że źle. Dziękuję. Docker exec. Powiem mu, że chcę to zrobić interaktywnie, odpalić jakąś rzecz w tym kontenerze i żeby to było terminalowe. Na razie to jest tak, że jak wyczyta się w internecie, że takie coś trzeba napisać, minus IT, to znaczy, że on odpali nam terminal interaktywnie. I co w tym terminalu ma być? Bo on sobie coś ma odpalić, nie tylko terminal. No to odpalimy Basha. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dziękuję. Muszę podać jeszcze nazwę kontenera, czyli to 2B7. I odwrotnie. Najpierw kontener, a potem bash. Czyli wszystkiego się uczymy, nie? Dobra, jestem na kontenerze. Skąd to wiem? Dobra, dzięki kosz. Ciach. Bo mi się zmienił kontekst. Wcześniej miałem root małpa dockerbox, czyli byłem na mojej maszynie wirtualnej, a teraz widzę, że jest root małpa b2, b77 i tak dalej, czyli jestem już na kontenerze, bo on mi pokazuje kontekst mojego kontenera. Super my. Jak mogę sprawdzić, czy faktycznie tam jest mój backup? No, zrobię sobie... Dzięki, kosz. O matko. Dobra. Zrobię sobie... Wyszukanie, co tam jest w środku, LL i cała ścieżka, var, opt, mamy od razu podpowiadanie w Dockerze, też wszystko działa, var, opt, msql data i pokazuje mi, masz pliczek AdventureWorks 2017, który skopiowałeś z całą tą serią wszystkich dziwnych flag, które nie są mi potrzebne i ponieważ to jest domyślny katalog nadany dla SQL Servera na Linuxie, mamy podane wszystkie bazy, które są w środku utworzone, czyli master, model i tak dalej, i tempdb. No to teraz co? Databases, prawy przycisk myszy, restore database, device, add, mam. Var opt ms SQL data, mam AdventureWorksa mojego. OK, OK. Pokazuję nagłówek. OK. Odtwarza, odtwarza. Sukces, nieuchronny. Odświeżamy listę baz danych i AdventureWorks jest. Prawda? Jesteśmy świetni. No i możemy sobie pracować teraz na tym, co sobie odtworzyliśmy. Jak skończymy pracę? No to możemy zrobić docker stop. Żeby zatrzymać kontener, żeby on nie zżerał zasobów, tylko musimy powiedzieć, co ty chcesz zatrzymać w ogóle. I najpierw musimy wyjść z kontekstu kontenera. Exit. I teraz docker stop. I podajemy ten numerek 2B7. Dobra, w tej chwili ten kontener nie pracuje. Jest stopped. Skąd wiem, że to ten? Bo jest utworzony przed chwilą. I poza tym on ma odpowiedni identyfikator. Powinno być tutaj widać. 2B77. No to co? On mi zawadza na liście trochę. Mam tylko ten jeden chodzący portainer. To on mi zawadza na liście, to go wywalę. Wywalam go przez docker rem i podaję identyfikator. 2B7. Super. Teraz już go na liście nie będzie. Dawaj, zniknął. Lucid Kepler nie ma. Mija parę dni, chcę wrócić do pracy z kontenerem. Stawiam sobie docker run, uruchamiam. Miałem już przygotowany wcześniej. Port 14.334. Teraz jeszcze się upewnię, że na pewno nie jestem podłączony. Spróbuj się podłączyć jeszcze raz.
Nie ma. No to włączamy. Mamy identyfikator. Ciach, podłącz się. Czasami mu długo schodzi, żeby się odpalić. Ale to nie jest tyle kwestia Dockera, co mojej maszyny. Dobra. I nie mam nic. Nie mam databases. Docker, jak sobie coś zapisuje podczas pracy, jeżeli skasujemy Docker, jeżeli skasujemy kontener, wywalana jest cała też zawartość z nim związana. To nie jest tak, że Docker Run to nam gdzieś zapisuje na boku wszystko, gdzie my, znaczy tworzy kontener, potem my sobie zapisujemy to gdzieś i on trzyma na boku, tylko od razu kasuje, jeżeli jest wywalany kontener, no bo wszystko z nim związane nie jest już potrzebne. Czyli jak zrobimy Docker stop, to trzeba uważać i nie kasować sobie kontenera. No to co? Od początku mam ten kontener, skopiuję sobie wklej, skopiuję sobie znowu tą moją bazę AdventureWorks do katalogu z danymi w kontenerze. Bardzo dobrze, teraz jest 781. Skopiowałem. I teraz jeszcze taka ciekawostka. Jak ja mam tutaj media SF Dockerbox, to jest tak, że ten katalog to jest udostępniony przez shared folder. Czyli wszystko, co ja mam w tym katalogu media SF Dockerbox, wynika stąd, że ja mam katalog na moim Windowsie, który jest akurat tutaj. Virtual Machines Share Dockerbox. Wszystko, co mam tutaj, jest od razu widoczne na poziomie mojej maszyny wirtualnej. Czyli kolejny krok. Mogłoby być tak, że... Dobra, to za wcześnie wyszedłem. W każdym razie mam tak, że jak wrzucam sobie do katalogu na mojej maszynie lokalnej, na moim Windowsie, od razu jest widoczne coś na folderze, który jest na maszynie wirtualnej i jak sobie dorzucę plik z Windowsa, to mogę też go skopiować od razu do kontenera. No i znowu robię restore. Fajnie. Bardzo lubimy robić restory. Restore database. Device. Add. Mamy to, mamy to, mamy to. OK. Co nam się tu nie podoba? Rafał, będziesz wiedział na pewno. Niemożliwe. Co nam się nie podoba? Bo ja wiem, co mnie się nie podoba. Co wam się nie podoba? Za dużo klikania. Za dużo klikania, bardzo dobrze. Raz, kto jeszcze? Ręczne odtwarzanie. Dwa, tak. Co jeszcze? Kopiowanie. Kopiowanie. Bardzo dobrze. Nie chcemy tego robić. To jest no, powtarzalna robota i no ile razy można, nie? No to zróbmy trochę inaczej. Skoro potrafię sobie wziąć mój katalog z maszyny lokalnej, udostępnić na maszynie wirtualnej, że jak zrobię coś na lokalu, mam od razu odwzorowane na wirtualce, no to niech będzie tak, że jak ja sobie wrzucę coś do katalogu na wirtualce, żeby było widoczne od razu w kontenerze. No i to się da zrobić. Używamy do tego Docker Volumes. Podajemy wtedy dodatkową opcję minus V i mówimy, to, co jest przed dwukropkiem, to jest nasz katalog lokalny na maszynie, na której chodzą kontenery, czyli na tym moim Ubuntu. Po dwukropku mówię, ten katalog ma być widoczny jako taki w moim kontenerze. Reszta jest bez zmian. Ctrl-C. Dobra, po co ja zrobiłem Ctrl-C? Żeby tutaj wkleić. Ale zanim wkleję, to muszę sprawdzić, czy nie mam jakiegoś chodzącego kontenera i żeby go ubić. Docker ps-a. Czy mi chodzi jakiś kontener na porcie 14.334? Chodzi. Czyli co mogę zrobić, żeby go zatrzymać? Docker. Jeszcze raz? Mogę? Zrobię sobie docker ps, nie ps, docker stop, stop 781 i docker rm 781.
Dobra, nie powinno już być tego kontenera. A jak jeszcze dorzucę do tego docker.ps, to będzie lepiej. Docker.ps. Dobra, nie mam. Mam tylko jakieś kontenery, które chodzą na CTP2.5. No to co? Zobaczmy jeszcze, co ja mam w katalogu opt Bartek R. Dobrze. Mam to moje AdventureWorks 2017. Uruchamiam kontener. Wklej. Uruchamiam kontener, który będzie miał mój katalog z opt Bartek R na mojej maszynie Ubuntu i on będzie widoczny jako opt Bartek R na kontenerze. Mam E78. Wchodzimy sobie do kontenera. Docker exec minus it 8, E78 i bash. LL opt Bartek R. Jest. Wcześniej na kontenerach nie było takiego katalogu. Nie podejrzewam, żeby Microsoft robił katalog Bartek R opt z AdventureWorksem. I teraz co? Mogę bezpośrednio z Management Studio znowu sobie odtworzyć backup. Fajnie. Odtworzę ten backup po raz może ostatni. Dobra, rozłącz, podłącz. Databases nie ma. Restore. Device. Ciach. Dodaj. Tu mam domyślnie katalog var opt MS SQL Data, ale ja sobie wrzucałem to do katalogu opt Bartek R. No to robimy opt Bartek R. Odśwież. Mam AdventureWorks. OK. OK. Tak, OK. Jestem pewien. Na pewno. Odtworzone. I jest. No to tak. Mogę z swojego Windowsa udostępnić katalog, który będzie widoczny na maszynie wirtualnej. Mogę z mojej maszyny wirtualnej udostępnić katalog, który będzie widoczny w Dockerze. Czyli powinno być tak, że jeżeli mam katalog udostępniony z mojego Windowsa maszynie wirtualnej, ten sam katalog będzie widoczny w kontenerze, nie? I jak sobie coś wrzucę na katalog Windowsowy, to będzie widoczny od razu w kontenerze. No i tak, tak to działa. Natomiast jest jeden problem. Tutaj pokazałem, że sobie zmapowałem wolumen opt Bartek R na wolumen opt Bartek R w kontenerze. Jak sobie przemapuję katalog, który jest z Windowsa, przechodzi przez katalog, który jest na maszynie wirtualnej i przechodzi jako katalog do kontenera, to dane są widoczne w tym kontenerze, natomiast SQL Server nie potrafi odtworzyć backupu, który został dostarczony w ten sposób. Nie potrafi odczytać nagłówka. I nie wiem jeszcze do końca czemu, prawdopodobnie to wynika z uprawnień, ale to akurat sobie jeszcze dłubię. W każdym razie dane z mojego Windowsa są widoczne w kontenerze, tylko żeby z nich skorzystać, muszę gdzieś skopiować lokalnie. Dobra, to teraz odtwarzałem tego AdventureWorksa 3 razy. Czwarty raz mi się nie chce. Dobrze liczę? 3? Ktoś liczył? 3. Dobra, to ja też liczyłem. Nie chcę tego robić po raz kolejny. Poza tym, jak zrobię docker stop, to ktoś mi zrobi potem dockererem niechcący. A ja bym chciał mieć tak, naklikałem się, narobiłem. No to niech to będzie mój taki punkt wyjściowy. Ja chcę mieć swój obrazek, z którego potem będę robił kontenery. No to co? No to da się. Można zrobić coś takiego. Ciach, 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 ciach. Jest takie polecenie docker commit, które mówi, jak mi podasz, który to jest kontener, to ja ci zrobię z tego obrazek. Fajnie. Jakie ja mam kontenery? Jeszcze tylko muszę wyjść z tego kontekstu. Exit. I chcę ten mój kontener 785 zapisać jako obrazek. To docker, co to było? Commit. Bardzo dobrze. Czyli ktoś słucha. Docker commit E78. Dobra, coś zbudował.
Jak chcę zobaczyć, jakie mam teraz obrazki, czyli z czego mogę korzystać, no to mam polecenie Docker Images. I mam obrazki, wszystkie. Wróć. Tylko mam teraz jakieś repozytory NAN i tag NAN. Czyli zrobiłem jakieś zapisanie obrazka. To, że to jest ten obrazek, to tutaj widać po SHA256, jest D459C i image ID to jest D459C i tak dalej. To widzę, że to jest ten właśnie mój obrazek, tylko nie mam się jak do niego odwołać. Żeby się do niego odwołać, to muszę dorzucić sobie dodatkową informację, jak chcę tagować i nazwać ten obrazek. Jeżeli nie podam tagu, który byłby po dwukropku na końcu, to on domyślnie wrzuci, że to jest wersja latest. No to zrobię Bartek commit, docker commit, numerek mojego kontenera, to było E78 i nazwę go Bartek R i jakieś tam QA latest przykładowo. To się wywali, ponieważ wszystkie nazwy muszą spełniać standard i mieć małe litery. No to robimy małymi literami. Czekamy. Dobra, jeszcze raz Docker Images. Widać, że tamto zostało jakoś mieć, bo on utworzył zupełnie nowy obrazek. Tamto będziemy mogli sobie wywalić. A my mamy nasz obrazek Bartek RQA z tagiem latest i teraz możemy uruchamiać sobie kontenery właśnie z tego obrazu zamiast domyślnego Microsoftowego. Zadziała to tak samo, tylko musimy podać ten identyfikator kontenera, obrazu, a nie domyślny Microsoftowy i będzie działało wszystko bardzo dobrze. Dobra, no to sprawdźmy. Docker ps-a, albo się pobawimy tutaj w portainerze, ponieważ będzie to nam wygodniej. Coś mamy na liście? CTP24 Ubuntu chodzi. Skasuj, remove. Zobaczmy, jakie mamy obrazy. Nieużywany. Bartek R to nie jest ten nasz drugi. A, bardzo dobrze. Ale byśmy powtórzyli sobie. Jeszcze który? Tak. Dziękuję. A Rafał nie podpowiedział. Dobra. I remove. Sukces. No to uruchamiamy sobie nasz kontener już z nową nazwą obrazu, tylko ona się trochę tu zmieniła. Wróć. O, i teraz podaję swój obrazek. I to jest Bartek RQA. 446. Tak. Poczekamy chwilę. Dobra, czy to na pewno jest nasz? Prawy przycisk myszy, properties 44D. Czyli wszystko się zgadza. I powinien mieć w takim razie Adventure Worksa od razu. I ma. Czyli mamy już własny obrazek, na którym możemy później pracować. Naklikaliśmy się, zapisaliśmy sobie całą pracę i mamy jakiś punkt wyjściowy do dalszych kroków. O, fajnie. Możemy się trochę pobawić tym Dockerem. Shift F5. To tak, jakie te polecenia mogą się przydać? Właśnie z tych, co pokazałem. Docker Pool, żebyśmy sobie ściągnęli najpierw wszystkie obrazki, które nam są potrzebne, zamiast je ściągać przy Docker Run, bo Docker Run niech już pracuje sobie na tych obrazach, co mamy. Docker Stop Start, zatrzymamy kontener i uruchomimy go jeszcze raz. Docker PS pokaże nam wszystkie procesy, jakie mamy, jak dodamy do tego minus A, przepraszam, wszystkie procesy działających kontenerów, jak dodamy do tego minus A, to pokaże nam wszystkie kontenery, jakie mamy stworzone.
Docker Images pokazuje obrazy. Nie powiedziałem o Docker Volumes. Docker Volumes pokazuje, jakie mamy utworzone wolumeny. Wolumeny mogą być takie, albo jak pokazałem przy tworzeniu kontenera. Mamy opcję minus V i mówimy, ten katalog z mojego hosta będzie widoczny w kontenerze jako taki katalog, ale możemy też stworzyć sobie, tak jak widzieliśmy na początku z Portainerem, kontener nazwany, który działa w ekosystemie Dockera, czyli my nie musimy pamiętać ścieżek, tylko mówimy, mam taki kontener, mam taki wolumen i weź go zawsze sobie podmapuj do kontenera. Docker commit pozwolił nam zapisać nasz kontener jako obrazek, który jest punktem wyjściowym do dalszej pracy i jak chcemy pracować sobie bezpośrednio z konsolą, z terminalem naszego kontenera, no to Docker exec. Jak to jest licencjonowane? Jak zobaczymy w Microsoft SQL Server Guide, kontenery są licencjonowane tak samo jak maszyny wirtualne. Czyli mamy wirtualki, tylko bez narzutu wirtualek. Dobra. Ja ze swojej strony dziękuję.